Cześć! Jestem Karincia i witam Was w kolejnym odcinku z mojego wyzwania Czarna Wdowa w grze The Sims 4. A więc w poprzednim odcinku zabiliśmy męża numer 8, a więc teraz idziemy do męża numer 9, a więc dzisiaj będzie prawdopodobnie ślub. Nie wiem, czy to w poprzednim odcinku urodziła nam się malutka Ola, a więc nasza kochana Oleńka. Zobaczymy, czy w tym odcinku stanie się dzieckiem, czy jeszcze nie. Jeśli na koniec odcinka nie będzie dzieckiem, to możecie proponować, jaką cechę mogłaby mieć Ola jako właśnie przejście do następnego stadium, do stadium dziecięcego. Bo trzeba będzie jej jakąś cechę wybrać, a więc będę musiała coś zrobić z tym. Wiem na pewno, że chcę, żeby była później wegetarianką, ale to dopiero będę mogła jej nadać taką cechę, gdy będę miała dodatek, a więc prawdopodobnie będzie to jedna z cech, którą jej dam później, gdy już ją będę postarzać specjalnie do nowej serii. A tak jak mówiłam, Ola będzie simem, który poprowadzi tę nową serię z miejskiego życia, więc która znajdzie sobie mieszkanie w mieście i która będzie też tam chodziła na festiwale, żyła w mieście i też będzie miała ona nową aspirację z tego dodatku miejskie życie, więc będzie też próbowała ją wypełnić, ale też, tak jak mówiłam, zawsze spróbujemy nią też jedną z nowych karier, która w tym dodatku zostanie dodana. A propos karier, najnowszy odcinek InfoSimsów, mówiłam właśnie o karierach, bo też twórcy na mnie bliżej tutaj pokazali, a więc jak ktoś jest zainteresowany karierami, to zachęcam do obejrzenia najnowszego odcinka InfoSimsów, ale też jest druga sprawa, z racji tego, że mamy trzy nowe kariery, ja też stworzyłam ankietę na Strawpolu i link do niej macie w opisie odcinka i tam jak sobie przejdziecie do tej ankiety, to tam możecie zagłosować, którą z karier będzie miała Ola rozpocząć w tej nowej serii z dodatku Miejskie Życie. A więc zachęcam do głosowania, o tym też mówiłam w tym odcinku InfoSimsów, o tym też powiem w najbliższym odcinku Legacy Challenge. Ta ankieta będzie otwarta, możecie głosować cały czas. Ja wydaje mi się, że na początku listopada sobie zerknę na jej wyniki i wtedy ta kariera, która będzie miała najwięcej głosów, to będzie karierą, którą rozpocznie Ola. A więc przechodzimy do gry. Dzisiaj mamy dużo do roboty. Najpierw może nakarmy krowokwiata. Naszą dzielną tutaj maszynę do zabijania simów. O, nasza niania nadal tu jest. Bardzo dobrze. Będziesz potrzebna dzisiaj, niańka. Później możesz iść na toaletę. Może być ta, bo jest bliżej. O, tylko nie. O, kliknęła się. A więc zachęcam do głosowania. Jak mówiłam, link w opisie odcinka, więc nowa era wchodzi na moim kanale. W końcu się przekonałam do Strawpola i teraz tam różne ankiety od czasu do czasu będę tworzyła i będziecie mogli tam głosować. Tak też będzie mi tak bardzo. Tam będzie mi też łatwiej podliczać wasze głosy. Tak naprawdę, niż tak jak miałabym zbierać wasze opinie pod odcinkami, ze względu na to, że nowa seria to wszystkich zainteresuje, a nie tylko widzów z danej serii, więc tak będzie też łatwiej. I może więcej was zagłosuje, jak to będzie anonimowe głosowanie, bo oczywiście tam jest głosowanie anonimowe, ja kompletnie nie wiem, kto na co zagłosował, a więc możecie głosować jak chcecie, z którą karierę chcecie, więc serdecznie zachęcam i mówię, jeśli nie wiecie nic o karierach, to też proszę o obejrzenie odcinka InfoSimsów ostatniego, bo tam też więcej na ten temat powiedziałam. Dobra, musimy zaprosić Roberta do nas, oczywiście jak zwykle źle klikam. Ale dobra, Roberta zaprośmy do nas do spędzenia czasu na tej parceli, no bo musimy sprawić, by był naszym chłopakiem, co nie? No, bo nawet jeszcze nie jest naszym chłopakiem, a dzisiaj warto by było już z nim wziąć ślub. I dzisiaj taki jest cel, żeby wziąć z nim ślub i może jeszcze urządzi to przyjęciem. Więc to są dwie takie rzeczy, które chciałabym dzisiaj z nim zrobić. Dobra, idzie czy nie idzie? Hej, Kochasiu nasz kochany. Idziesz, nie idziesz. Dziękujemy. Nasz członek rodziny, to ją trochę Marlena teraz nie za bardzo obchodzi. Obchodzi ją, żeby złowić kolejnego męża. Bardziej podejść. No gdzie on jest? No to sam ostatnio miałam w Legacy Challenge, no. Zadzwoniłam i on się nie pojawiał, ale... O, jest! No, albo się pojawił w jakimś dziwnym miejscu. Powinieneś z przodu domu przyjść, a nie gdzieś
Nie wiadomo skąd. No dobra. Pocieszmy po śmierci, bo on chyba był świadkiem śmierci jej męża i z tego powodu nie wiem dlaczego jest smutny, ale pocieszmy go po tej śmierci. Pocieszmy go. Możesz później go też zapytać o zawód. Może być też Poznaj. Trochę przyjaznych rzeczy nam się przyda. Ona tutaj, widzicie, nie jest za bardzo smutna. Jest bardziej radosna. Ma tutaj, widzicie, mnóstwo radosnych nastronników. On nadal jest smutny. Popraw humor może. Co? I spróbuj pocieszyć. O, właśnie, na te dwie rzeczy czekałam. Bo później jak ty będziesz smutna, no to on cię pocieszy. Więc chcemy też, żebyś i ty go pocieszyła, skoro jest smutny, bo nie mogę mieć dwóch smutnych Simów w domu. To jest absolutnie niedopuszczalne. No dobra, a później teraz może go pocałuj. I co? I jest szczęśliwy. No i wspaniale. No, dziś nie powinien był przyjmować tamtą śmierć. On w ogóle go nie znał. Ale teraz też poprosimy o to, żebyś został naszym chłopakiem. Tak? I zgodził się. Wspaniale. Bardzo, bardzo dobrze. Plot twój, bo musimy trochę pasek przyjaźni trochę tutaj podreperować. Opowiedz porywającą historię. O, charyzma zawsze się przyda. Schlebiaj, a więc takie rzeczy, które podnoszą nam charyzmę, warto też zrobić. No bo w końcu tę charyzmę trzeba mieć na wysokim 10 poziomie, by ukończyć to wyzwanie. A więc mogłabym wybierać tylko ten nastrój, tylko te rzeczy, które dadzą nam wyższą charyzmę. Z przyjaznych wiem, które to są interakcje. Z miłosnych nigdy nie wiem, któreś to na pewno są, ale nigdy nie wiem, które naprawdę. Ja wiem, że ona dużo właśnie romansowała i przez to miała duży współczynnik charyzmy szybko, ale naprawdę nigdy się nie zastanawiałam nad tym, które to są te interakcje, które dodają do tej umiejętności charyzmy, którą ona już ma wysoko, bo prawie 10 poziom. I dlaczego wszystko usunęłaś? Kochana, dlaczego? Pochwal wygląd, dobra, to jest miłosne, ale niech będzie. O, porywająca historia. Schlebiaj, co tutaj chciałaś? Obściskuj się. Oj, już obściskiwać się chcesz. Ożywiona rozmowa, to obściskiwanie jej tutaj usuniemy. Co tu jest? Obejmij, to mogę zrobić. I co tu jeszcze jest? Zachowuj się, no złośliwie chcesz się zachowywać. Oj, kobieto, ja wiem, że ty jesteś złośliwa. Ja to wiem, ja to bardzo dobrze wiem. Ale on o tym nie może wiedzieć, że ty taka jesteś. Nie teraz, przynajmniej nie teraz. On się jeszcze o tym przekona. Jeszcze, jeszcze, ale nie teraz. Nie możesz go tu chyba, co? Objąć, nie. A więc nie możesz, a więc obejmiesz później. Jeszcze porywająca historia jedna. Na poprawienie tej charyzmy. I zaproś do wprowadzenia się. Jak już tutaj jest z przodu, to zapytajmy go już. Niech będzie. Bardzo się lubią i wspaniale, bo musimy poprosić go o wprowadzenie się, a później się musimy oświadczyć i ślub. Niech będzie. Ale to chyba raczej tak. No dobrze, to zapraszamy. Kostka do nas. Możesz sprzedać całe wyposażenie, chociaż i tak wiem, że nic tam na tej parceli nie powinieneś mieć. O, dzień dobry, mam na imię Mirosław i jestem niania. Ale to już wszystko wiemy o tym. Już się nam przedstawiałeś, a więc niepotrzebnie. Tam oczywiście mam nadzieję, że tu jesteś nadal. Jesteś, no bo oczywiście Oleńką ty się zajmujesz. Sorry, Oleńka. Niestety taką masz mamusię. No, która... No, woli chłopców niż własną córeczkę, niestety. To później oczywiście się odbije na Oleńce i będzie miała na nią wpływ w naszej nowej serii. Wszystko, wszystko to się na nią odbija. Już mam na to pomysł w głowie, jakby to mogło być. Dobra. Więc ona się teraz oświadcza wspaniale. Przyjmie ją? Przyjął. Oczywiście, że ją przyjął. Nie miał innego wyjścia, nawet bym powiedziała. I się pocałowali. W sumie wiecie co? W sumie mogliby już teraz iść się... jechać i się poślubić, co nie? Zaręczają się wspaniale. Wiecie co, już teraz polecimy na ten ślub. A nie ma co czekać. Naprawdę. No, a więc mam nadzieję, że ten sim dzisiaj, jak go będziemy zdradzać w następnym odcinku, prawdopodobnie, to, że będzie się czuł zdradzony, a nie tak jak poprzedni mąż. O, nie wiem, co się tam z nim stało. Zobaczymy, czy tutaj też będzie tak samo.
No i wspaniale, dziecka z nami nie ma, jest w żłobku. O proszę, nawet nie wiedziałam, że żłobek nadal istnieje, bo nigdy nie zostawiałam dzieci samych. A teraz już wiem. Pewnie nianika nam poszła do domu. Prawdopodobnie. Będziemy musieli znowu po nią zadzwonić, ale to zobaczymy. Wszystko zobaczymy, jak wrócimy. A teraz niech nasi państwo młodzi wezmą ślub. Przecież ona dlatego żyje. Dla tych ślubów cały czas. Idziesz tutaj? Jesteś. I teraz możemy wziąć ślub. Och. Nie będziemy się bawić w uroczyste wesela. Ja chcę tę serię skończyć na czas, a więc im szybciej, tym w sumie lepiej, żebyśmy się ze wszystkim wyrobili. Ona jest już bardzo zmęczona. A już się bardziej nie mogę przybliżyć. No to niestety, to jest najbliżej jak się da. No dobra, można trochę szybciej, co nie? Widzieliśmy to już w sumie 8 razy. To jest 9, a więc... O właśnie, najważniejsze są przysięgi. Dasz jej pierścionek, nie będziesz z Knerą i oczywiście jej nie dasz. Ja wiedziałam o tym. A teraz ona tobie da pierścionek. No proszę, co za Sknera? Sknera totalna, Robert Kostka. Ja tobie powiem jedno. Jesteś Sknera. No dobrze. Ale ślub wzięli, to najważniejsze. Oczywiście nie musimy ich łączyć, już są połączeni, dlatego teraz wracamy do domu, ale się muszę oddalić. Okej, możemy wracać. No. Zapraszam, o właśnie. I lecimy z powrotem do domciu. O, miło cię znów widzieć. Ola wróciła ze żłobka i niania też jest wspaniale. Jakbyśmy nigdzie nie szli tak naprawdę. Dobra. No to teraz możecie skonsumować małżeństwo. Oczywiście nie będziemy się starać już o kolejne dziecko, bo nawet nie będzie kiedy go później nawet urodzić może. Więc no, co się dzieje? Idziecie do tego łóżka? No, idziecie. Bardzo dobrze. Później sobie pójdziesz spać, bo widzę, że jesteś zmęczona. No, a więc małe barabara wam się należy. No, a więc widzicie, szybki ślub, tak jak Marlena to lubi. To lubi naprawdę ona. Jak się zakochuje, to szybko i po prostu pędzi 100 km na godzinę w związku, więc to jak najbardziej taki szybki ślub do niej pasuje. Jak uleł bym powiedziała nawet. Im szybszy, tym dla Marleny lepszy, naprawdę. Dobra, a ty wstajesz? Ty pewnie wstajesz, oczywiście, że wstajesz. To wiesz co, to już sobie znajdziesz pracę, bo to jest naprawdę ważne, żebyś miał pracę i żebyśmy mogli cię podczas tej pracy zdradzać. Gdy będziesz w pracy, ona cię będzie zdradzać, będzie wręcz idealnie. No dobrze. Jaką karierę tobie rozpocząć? Może coś nietypowego? Może malarz? Ja nawet nie wiem, jak on ma cechy, no więc może powinnam sprawdzić najpierw, bo nie pamiętam. Romantyk dobry, szalony. O, szalony sim, okej, kolejny szalony sim. Romantyk dobry, szalony. To wszystkie kariery by mogła rozpocząć. Odrobina bycia szalonym nie zaszkodzi w kilku karierach, a więc może, tak jak myślałam, malarz będzie dobry. Szalony malarz idzie w parze, a więc jak najbardziej. To są, też są długie godziny pracy, więc mamy spokojnie czas na zacieśnienie przyjaźni z kochankiem, a więc wręcz idealnie poniedziałek, pierwszy dzień pracy. No to chyba nie jest najlepsze. Wolałabym chyba niedzielę, chociaż nie, w niedzielę raczej będziemy robić teraz przyjęcie. Raczej tak, bo raczej nie będę robiła po nocy, bo nikt nie przyjdzie, to zrobimy w niedzielę z rana. Ciężko, ciężko. No dobra, niech taka będzie praca. Nie zaszkodzi na pewno. No, a więc na pewno nie zaszkodzi, więc wiecie co? Chociaż trzeciego tempa nie włączę z niańką w domu. No to musisz się czymś zająć. Co zaczniesz robić, to możesz robić. Możesz na przykład pływać w basenie. Mnie to nie przeszkadza. Rób co chcesz, kochany. Naprawdę, tu jesteś tak naprawdę tutaj gościem. Ważna jest w tym momencie Marlena. I ona musi to gotowanie podciągnąć i tę charyzmę podciągnąć. I to jest najważniejsze, żeby to zrobiła przed śmiercią męża numer 10. A więc już całkiem niedługo. Widzicie, już tylko jeden mąż został jej do zaślubienia. Naprawdę, naprawdę niedużo. A więc to już wskazuje, jak daleko jesteśmy w tym wyzwaniu. Naprawdę daleko jesteśmy. Dobra, więc sobie śpi, przepraszam.
No dobrze, przepraszam, wracamy. Ktoś do mnie dzwonił, ja musiałam odebrać. No, ale już wracamy do gry. Oczywiście, co ja miałam zrobić? Miałam... Nie, nie muszę Marlena wstawać. Marlena sobie jeszcze może spać spokojnie. Ten może sobie pływać tak długo jak chce. Taka Marlena sobie może spokojnie, spokojnie spać. Tak. Wszystko jest dobrze. Ktoś do nas dzwoni? Tak. O, dziękujemy. Ale nie potrzeba. My mamy już kolejnego męża, naprawdę. Niańka idzie sobie. To jest dobry moment, jak sobie niańka idzie, przyjmie na własność i spać. Naprawdę. Jak niańka sobie idzie, dziecko śpi, możemy mieć super szybkie trzecie tempo. Jest idealny moment. Tylko kto do nas cały czas dzwoni? Marlena. Dziękuję. O, i to są poprawne gratulacje. O, trzecie tempo też można mieć, gdy dziecko nie śpi, a więc wspaniale. Ola ma wkrótce urodziny, a więc wkrótce. Jeszcze nie dzisiaj, wkrótce. Jakby co, będziemy powstrzymywać jej urodziny, jak się tylko da. Aż może do momentu, aż sama wyskoczy z tego łóżeczka. O, i ty pójdziesz do tej toalety. A mamusia pójdzie do tej toalety. Tak, i mamusia później wykąpie się. A może niech to będzie twój ojczym, który zmieni ci pieluszkę, kochana. Więc musisz chwilę sobie jeszcze tam popłakać. Ojczym za chwilę zmieni ci pieluszkę. Masz dobrego ojczyma, który się tobą zajmie. On nie jest takim wrednym człowiekiem i złym jak Marlena, która się tobą średnio interesuje. Ale on się tobą zajmie, naprawdę. Zmieni tobie pieluszkę, może teraz cię nakarmi. Tak, wszystko, żebyś tylko nie płakała i żebyśmy mogli mieć super trzecie tempo. No, ale sobie oni tu jeszcze zjedzą. O, może wyrzuć zepsute jedzenie najpierw. Tak. I już wszystko dobrze z naszą małą. Może ją jeszcze przytul, żeby później nie potrzebowała niczego już kompletnie. I podejdź tutaj. Następnie. A więc wszystko zrobimy. Młoda będzie gotowa. Możesz zjeść ostatnie spaghetti. Może być. O, widzę, że jakieś zepsute jedzenie chyba wyrzucałaś. No, swego czasu zrobiliśmy mnóstwo jedzenia, a więc się nie dziwię, że tam coś zostało w tej lodówce i się zepsuło. Bo naprawdę mamy tego jedzenia multum. Dobra, aha, też musisz sobie coś wziąć do jedzenia. Może być ta tilapia z patelni. Wszystko jedno w sumie, co weźmiesz. Cokolwiek możesz brać. Tak, o. I ty już jesteś prawie głodna, wspaniale. Za chwilę też sobie pójdziesz spać. O, możesz sobie z nim porozmawiać jak najbardziej. Oczywiście, to jest dopuszczalne. Jeszcze go lubimy. Możesz sobie z nim rozmawiać, ale później pójdziesz, przyjmie na własność i śpi. Oczywiście to jest najważniejsze. Dam wam jeszcze kilka godzin snu, żebyście nie byli tak zmęczeni później w trakcie dnia. To ja posprzątam za was może. Co? I ty idziesz do toalety? Nie, idziesz do toalety. Do łóżka już czy nie? O, posprzątasz po sobie. Jak miło. To nie trzeba było sprzątać tamtego talerza, to byś może posprzątał obydwa. No ale... Pospieszyłam się troszeczkę. Dobry mąż z ciebie w sumie, dobry. No, więc idziemy spać. Do przodu czas. I wspaniale, 6 rano. Może o 7 ich obudzimy. No, wydaje się idealnie. No, wręcz idealnie. Marlena, wstań. O, sama wstałaś nawet. I zatrudnij nianię. Oczywiście pierwsza rzecz, którą zrobisz z rana, to zatrudnisz niańkę. A ty weź prysznic. Ona sobie tam wzięła kąpiel, ale tobie wystarczy tylko prysznic z rana. Jesteś bardzo brudna, więc prysznic dla ciebie idealny teraz. O, i niania za chwilę przyjdzie, 7:36 powinna być. To jest idealna sprawa, możesz wydoić tego krowokwiata również teraz. I za chwilę też się zajmiemy. Opowiedz sobie historię o ty mój szalony Simie. Naprawdę, jesteś naprawdę szalony, Barabara. No nie wiem, czy to spełnimy. O, masz pokrewną duszę. Aspiracje, no nic bardziej mylnego, naprawdę. Dzień dobry. O, miło. Ciebie też miło znowu widzieć, wiesz? Dobra. Myślę, że nie, o 8. O 8 zrobimy to przyjęcia, więc... O, i teraz możemy zacząć planować to wydarzenie towarzyskie. Nie, nie, nie to kliknęłam. Miałam kliknąć to.
O właśnie, a ty gdzie idziesz? Na pewno nie będziesz opłakiwał, bo są drzwi. Zamknię te. I jak tam nasza impreza? Robi się właśnie, więc musimy wziąć uroczystą kolację, której gospodarzem będzie Marlena, oczywiście. Gościem będzie oczywiście Robert, jakby inni się nie zjawili, co się już raz zdarzyło kiedyś. Możemy zaprosić ciebie, ciebie. Niech będą te cztery osoby. Żywieniowca oczywiście jak zwykle nie potrzebujemy. Marlena będzie sama gotować. I jest, wszystko jest. Się przebierzesz w strój ładny? Jak nie, to ja tobie sama nadam, żebyś się przebrała w ten strój specjalnie na tę okazję. Przygotuj napoje. No cóż. No dobra, to przygotuj drinka. Niech będzie to. A więc trzy szybkie drinki przygotujesz. Mają słuchać muzyki Simowie, tak? To będzie słuchaj muzyki elektronicznej. Jeszcze drinki jakieś. Przygotuj drinka. Niech będzie to. I jeszcze jednego za chwilę przygotujemy. To. I za chwilę też podziękujesz za przyjście swojemu mężowi. A więc idziemy. No, jest gdzieś podziękuj za przyjście. Powinno być. A więc idź tam, podziękuj za przyjście. A gdzie jest? Zrób posiłek, no. Gdzieś powinna być opcja. No dobrze, ale nie widzę, żeby goście przychodzili. To jest smutne. Żaden gość nie przyszedł zaproszony. Naprawdę, to jest smutne. W takim razie przyjazne powitanie naszej niańki musimy zrobić. Niech Simowie rozmawiają w tym samym czasie. Tak, a więc przy... Niańka, kochana, chodź się przywitaj i z tobą będziemy rozmawiać i mam nadzieję, że się to zaliczy. Tak? Zaliczy się? Nie zaliczy się działania, chciałabym go dodać do grupy. I rozmawiam. No, tak naprawdę to robimy, rozmawiamy w tym samym czasie. Dobra, słuchaj muzyki razem chciałabym. Słuchaj muzyki alternatywnej razem chciałabym. Żeby wszyscy razem słuchali muzyki, może być? Niańka niech też słucha. Nie wiem, czy się niańka liczy. No chyba się niańka nie liczy niestety. Podziękuj za przybycie jemu. Popraw humor. O, niania się chyba nie liczy. Albo nie słucha muzyki razem z nami. No, kochana. Niańko. Nie, teraz już nie jesteś niańką, Mieko. Jesteś jako Mirosław. Jak cię powitam, to już nie jesteś niańką dla mojego dziecka. Naprawdę? To jest straszne. Nie mamy ani niańki, ani gości. No ja nie zrobię tego. No raczej nie na złoto. Dobra, zatrudnij nianie. Zatrudnij nianie, bo to jest najważniejsze. A później podaj śniadanie, niech to będzie. Niech to będzie sałatka owocowa. Och, niestety nie udaje się, no. Ty też nie rozmawiaj z nianią, może. Moja niania kochana, jesteś moją nianią, czy nie jesteś moją nianią? Nie wiem, kompletnie. Idziesz gotować? No miałaś ugotować. Podaj późne śniadanie, a bo ci się pora dnia zmieniła. Nada sałatko-owocowa, niech to będzie, kochana. Ty możesz iść nakarmić krowa kwiata. Och. Ci Simowie nie poprzychodzili mi na zaproszenie. No jacy durni Simowie. Naprawdę. Dziecko płacze, niańka, weź coś zrób. Inaczej sobie idź. Niania. Jesteś moją nianią? Nie jesteś moją nianią? Kto jest moją nianią? Dziecko płacze. Weź tam nakarm z butelki czy coś. No bo dziecko płacze. A ten nic nie robi. Do niczego się tak naprawdę... Nie, on jest do niczego, naprawdę. Jest naprawdę do niczego. To mogę powiedzieć. I goście są do niczego, którzy nie przyszli. Jest Jasmine. Moja Jasmine się nie będzie liczyła, no. No, nie, no może dostaniemy srebro, jak zaprosimy teraz na posiłek. Zawołaj na posiłek.
Dostaniemy srebro, musimy dostać srebro. No nie ma srebra! No niestety. Ale mogliście słuchać tam. No on się raczej nie będzie liczył. No i się nie uda, no. A ty bierzesz coś do jedzenia? No idź tam, usiądź z nimi. Idź, idź, idź. Tu ktoś, jedna osoba wyjęła. Ale z tej śmierdzi z lodówki. No i się nie liczy, on się nie liczy, no. No Jeńsiu, straszny jesteś. No naprawdę, jesteś straszny. Dosłownie. Żartuj o dawnych czasach. No się nie liczy. Niańka się nie liczy, a Inisimowie z nas olali, dosłownie. Dobra, nie ma co, to przyjęcie trzeba skończyć, no bo i tak nic z tego nie możemy zrobić, bo jest w tym samym momencie, no. Nie mamy trzech gości. A to, brąz mnie nie interesuje, weź go wyproś, bo on jest nawet moją niańką. Przyjdzie tu jakaś niańka oprócz niego, czy nie? Potrzebujemy niani, a jak on nie jest nianią, to niech się zmywa. Miałaś nie sprzątać, mamy mieć nianię. To jest najważniejsze. Nie możemy nawet zatrudnić niania, bo ona niania została wyjęta, wynajęta, a nie mamy żadnej niani tutaj. Jest straszne. Niania się nie pojawiła, wynająć też nie możemy. A, wyproś go, no. A może mogłabym go usunąć z grupy, co nie? Działania, rozwiąż grupę. Co on tak nagle zniknął jakoś? I nie możemy zatrudnić niania, bo niania zostawię... Nie, no. Przychodzi teraz, no, znowu jako niania? Naprawdę, nie żartujcie sobie. To jest śmieszne. To jest dosłownie śmieszne. Dobra. Zaplanuj wydarzenie towarzyskie, może się uda. Ten ostatni raz... To jest prawie 30 minuta odcinka pewnie. Jakoś tak, może trochę mniej z ekranami ładowania. No ale dobra, spróbujmy. Ten ostatni raz. Gospodarz. Marlena. Może tam było trochę za wcześnie, 8 godzina. Nie wiem, zobaczymy teraz. Zaprosimy trochę więcej osób. Może przyjdą. Miejmy nadzieję, że przyjdą. Naprawdę. Ty się masz przebrać w stroje, zmień strój, w ten strój się masz przebrać. Jest, Moira przyszła. Dziękujemy ci, Moiro, że przyszłaś, naprawdę. A to ma być niania, a więc masz być niańką. No. Dobra, później ty przygotujesz kolejne 3 drinki, oczywiście. Bo oczywiście mamy za mało drinków. Podziękowała ci za przyjście. Już. Podziękuj komuś za przyjście, kochana. Może być jemu nawet. Komukolwiek podziękuj za przyjście. Bylebyś podziękowała. Dlaczego nie mogę? O, mogę kliknąć. Bardzo dobrze. Przyrządź drinka. Przygotuj drinka. Tego. Może być. Może być. Przygotowany. Bardzo dobrze. Przygotuj kolejnego drinka. Może być ten. I jest. Przygotowywanie drinków jest. Opowiadaj historię. No to możemy się tym zająć. Mogłabyś być miła dla ludzi, co może? Opowiedz dramatyczną historię. Jeszcze jakąś może. Opowiedz porywającą historię chciałabym. Może jeszcze. Porywająca historia nigdzie nie ma? Aha, bo jesteś smutna. Może to też wpływać na wszystko. Dobra, wiecie co? Nie. Ty chodź tutaj i słuchaj muzyki. Słuchaj muzyki, chodź tutaj też opowiadaj historię. Przyjazne powitania. Słuchamy muzyki, wszyscy słuchamy muzyki. Ty też słuchaj muzyki, może ktoś się do nas dołączy? Pewnie nie. Oczywiście, że nie. Działania, dodaj do grupy. Więcej działania, dodaj do grupy. I będzie słuchaj muzyki lekkiej razem. Może się tym razem uda. Dlaczego tylko 2 napoje przygotowane? Powinny być 3. Hej, halo, przyrządź drinka. Niech będzie to. Idź tam, przygotuj drinka, kochany.
Drineczki potrzebne nam są. Dobra, jeszcze jakąś historię. Dramatyczna historia może być jeszcze raz. A co tam? O, dziękujemy, że zaszczycił nas pan swoją. Daj. Nie opowiedziałaś ani jednej historii, kochana. No, co to jest? Miała być historia opowiedziana. No dobra, coś ci te historie nie idą. Weź coś, podaj na obiad. Może być makaron z serem. Idź tam. Ja wiem, że jesteś w trakcie opowiadania historii. To może ty opowiesz historię. Co? Kogo poznałeś? Tego poznałeś? Tego poznałeś. To przyjazne. Jeśli nie możesz żadnej historii opowiedzieć, to jest fatalnie. Fatalnie. O, niańka nam sprząta. Jak miło. A ty, kobieto, miałaś... Nie, podejdź tu. Już, podchodzisz. Pójdziemy na skróty. Wyjmiemy jakieś danie. Proszę. I zawołaj na posiłek. Tak to zrobimy. Na skróty troszeczkę. Troszeczkę. Z dziebką. Tylko są trzy dania. Jest srebro. Jest. Jest, jest, jest. To jest najważniejsze. Nie musisz jeść. Może lepiej, żebyś skorzystała z toalety, co nie? Byłoby fajniej. A więc nie musisz jeść. Możesz odłożyć to danie i nie jeść. Ty też mógłbyś pójść do toalety, bo ważne, że mamy srebro. Niech oni się tam zajmą już sobą. Wszystko mi jedno, niech się zajmują. O, wszystkie drinki zniknęły. I dlaczego niania odłożyła tam pewnie talerzyk brudny? Co to ma być? Dobra. Później wyrzucisz zepsute jedzenie. Bo nie może być śmierdzącej lodówki. Absolutnie nie może być. Dobra. Wiecie co? Niech wszyscy sobie zjedzą. A niech wszyscy sobie zjedzą. Przyspieszymy trochę czas w tym czasie. Podejdź tutaj może. Niech się tylko kliknie. O, właśnie. Więc chodź tutaj. Może porozmawiaj sobie też z ludźmi. O, podziękuj za przybycie. Opowiedz porywającą historię. Mamy porywającą historię. Bardzo dobrze. Popraw humor i takie inne. Byś sobie poprawiła tę swoją, oczywiście, charyzmę. A więc wszystko dla charyzmy. Poznaj. A ty co? Sprzątnij, kochany. Nie pozostawiaj na podłodze złych talerzy. Proszę cię. Zapytaj o zawód. I tam jeszcze schlebia i inne rzeczy. Podziękuj za przybycie. Nie wiem, czy działa, czy podnosi charyzmę, czy nie, ale możesz podziękować. Zawsze na pewno miłe i się podziękuję. Okaż podziw. O, to na pewno działa. A więc szybko przyspieszymy jeszcze tę imprezę. Ty tam sobie możesz robić, co chcesz. Naprawdę. O, niańka cały czas sprząta. Wspaniale. Po prostu wspaniale, że nam cały czas sprzątasz. Okej, możemy też rozwiązać grupę. Działania, rozwiąż grupę. Oczywiście. I jak tam twoja charyzma? Troszeczkę wyżej, troszeczkę. Bardzo dobrze. Jeszcze raz podziękuj tam komuś za przybycie. No dobrze, ja myślę, że to na ten odcinek byłoby tyle. W sumie wszyscy chyba już prawie zjedli. Tylko ci, co się później zorientowali, że mogliby zjeść, dopiero wzięli sobie później. Marlena ma wkrótce urodziny, a miałam sprawdzić, ile ona ma lat. Jeszcze ma 2 dni. Jestem ciekawa, czy nam się uda. Nie, raczej nam się nie... Chociaż może się uda przed jej urodzinami mieć 10 zmarłych mężów. Zobaczymy, dobra. Koniec rozmowy, koniec przyjęcia. Było wspaniale, było srebro, się liczy. A więc w następnym odcinku możemy przejść do zdradzania naszego męża. To jest chyba najważniejsze. Więc w następnym odcinku na pewno zostanie zdradzony. No nie wiem, czy się uda przed jej urodzinami zrobić wszystko, ale... Spróbujemy. Idziesz sobie, czy nie? Mogłabyś sobie iść, kochana. No dobrze. Idziesz? Wypiłaś? Dopiłaś? Idziesz? Nie idziesz? Kochana. Żegnamy. Naprawdę żegnamy. Troll na forach. Możesz to robić. No. Hej, Simka. Miałaś sobie iść. Naprawdę, ja nie żartuję. No co? Umieść w wyposażeniu. Może w końcu staniesz. Mogłabyś stanąć. Staniesz? Nie staniesz? No i nadal siedzi. No, uparta to Simka, że ja nie wiem. No, idziesz sobie? Pa, pa. Żegnamy. No, dziękuję. Do widzenia. Dobra.
Ja mam nadzieję jeszcze raz, że ten odcinek Wam się podobał, że go zalajkujecie, skomentujecie. Pamiętajcie o ankiecie, do której jest link w opisie odcinka. Naprawdę zachęcam jeszcze raz do głosowania, a więc do usłyszenia, do zobaczenia. Susu!